Na stole mamy agregat wyjęty już z obudowy. Tutaj mamy właśnie punkty mocowania przewodów elektrycznych doprowadzających prąd do szczotek. No i teraz pokażemy, w jaki sposób demontować i montować szczotki odkurzacza. Gdybyśmy zajrzeli w te otworki, zobaczylibyśmy komutator. Jeżeli nie jest specjalnie zużyty, powinien mieć barwę taką jasno-brązową, czyli takiej czystej miedzi. Szczotki znajdują się tutaj w takich metalowych prowadnicach zwanych szczotkotrzymaczami. Są dociskane do powierzchni komutatora za pomocą sprężyny. Zwykle mocowanie tych szczotek polega na zaciśnięciu albo blaszek, albo jakichś zacisków. W tym przypadku mamy tutaj takie dwie blaszki, które trzeba za pomocą kombinerek lekko odsunąć i dzięki temu teraz mocowanie tej szczotki możemy zdjąć. Jak widać, pojawiła się tutaj sprężynka, jest widoczny kabel miedziany i teraz trzeba wyciągnąć szczotkę ze szczotkotrzymacza. Sprawdzamy stan powierzchni, zwłaszcza tej powierzchni tutaj pracującej z komutatorem. Jeżeli szczotki są bardzo krótkie, powiedzmy właśnie centymetr, to bezwzględnie należy je wymienić. Jeżeli mają dosyć dużą długość, to być może przyczyna niesprawności odkurzacza nie jest właśnie w szczotkach, ale może być również spowodowana na przykład zablokowaniem się, czyli tak zwanym zawieszeniem szczotek w szczotkotrzymaczu. Jeśli tutaj gdzieś będą jakieś ślady zabrudzenia, należałoby je oczyścić. Można również oczyścić wewnętrzne powierzchnie szczotkotrzymacza. W taki sam sposób demontujemy również drugą szczotkę. Zwróćmy uwagę na to, że szczotki są trwale elektrycznie podłączone z tym uchwytem. Jeśli teraz następuje konieczność wymiany szczotek, warto udać się z tym kompletem, z jedną lub z dwoma szczotkami do sklepu i dobrać sobie odpowiedni wymiar szczotki. Sprzedawca powinien nam w tym pomóc. Ważne jest, aby szczotka mogła spokojnie i z pewnym luzem, ale jednocześnie bez nadmiernego luzu wejść do szczotkotrzymacza. Po zakupieniu nowych szczotek należy je zamontować w agregacie. Zwykle szczotki mają elektryczne podłączenie do blaszek. Jeśli teraz jest to taka sama konstrukcja mocowania, to bardzo dobrze, wtedy możemy tę starą szczotkę odciąć w tym miejscu i po prostu blaszkę zamocować do uchwytu. Jeśli natomiast nie chcemy pozbawiać się kontaktu elektrycznego, zakładamy te nowe szczotki do szczotkotrzymacza, wsuwamy je z pewnym oporem, popychamy do środka i teraz trzeba zadbać o to, żeby ta sprężyna znalazła się wewnątrz. Ona może oczywiście stawiać drobny opór, mieć tendencję do uciekania, ale po założeniu jej do środka dociskamy blaszkę. I teraz można właśnie na tą oryginalną blaszkę z nowej szczotki założyć blaszkę starą, która ma już dokładnie takie same mocowanie. No w tym przypadku zależałoby ją oczywiście później zablokować. Dzięki temu nie będziemy mieli problemów ze zmianą mocowania szczoty. Tę czynność wykonujemy również z drugiej strony. Pamiętajmy o tym, że zawsze należy wymieniać komplet szczotek, po czym zmontowany agregat powinniśmy zamocować w odkurzaczu, podokręcać wszystkie śruby i sprawdzić, czy wszystko działa. Dysponując bardziej specjalistycznym sprzętem, można byłoby zrobić próbę agregatu na stole montażowym, ale w warunkach domowych zdecydowanie taką próbę odradzamy.